A co, jeżeli to nie jest nowy pomysł? Przecież koncepcja węzła przesiadkowego powstała już w latach 70. A co, jeżeli dziś lotnisko Chopina jest za małe? Otoczone miastem nie ma szans na dalszą rozbudowę. I co będzie dalej? To historia, która pisze się na waszych oczach. Historia, którą poznacie. Szukajcie na cpkstory.pl.